fajna i stąd można złapać, właściwie kupić miejsce w promie. Przypomnę drugą stronę, tutaj prom jest, wejście na prom jest tutaj, tutaj przyjeżdżają autobusy komunikacji miejskiej, więc można dojechać. I dojazd z lotniska zajął około godzinę. Zobaczmy jak to wygląda, idę kupić bilet. Prom to najprostszy sposób, aby dostać się na wyspę Gozo. Odpływa średnio co 25 minut z miejscowości Cirkła, a dociera do Mgar na Gozo. Kursuje przez całą dobę, warto jednak sprawdzić aktualny rozkład na stronie przewoźnika Gozo Channel, link w opisie filmu. Bez problemu możemy przetransportować ze sobą samochód. Podczas rejsu mamy okazję podziwiać piękny widok, m.in. na wyspę Comino, która spłynie z Blue Lagoon, oraz błękitną wodę, po której co chwilę przemieszczają się mniejsze motorówki. Witam na Gozo i zapraszam do eksploracji tej pięknej wyspy razem ze mną. Podjechaliśmy na pierwszego celu, czyli plaży. Stoję tutaj na północne wybrzeże. Wyspa Gozo już czuć, że charakteryzuje się innymi cechami, wieje tutaj wiatr, co jest w sumie na plus. Jest lekka wtopa, ponieważ jest niedziela i wszystkie sklepy są zamknięte. Nie do końca się zaopatrzyłem tak jak powinienem, ale może coś podziałamy w barach. Ramla Bay to jedna z nielicznych piaszczystych plaż na Gozo. Jest dość popularnym miejscem, ale i tak spotkamy tutaj mniej ludzi niż na głównej wyspie. Woda jest tu bardzo spokojna, a dno schodzi bardzo łagodnie. Jest to dobre miejsce na przykład dla rodzin z dziećmi. Nie zatrzymujemy się tu zbyt długo i ciśniemy dalej. Na Kavdex, czyli Gozo, bo tak mówią Maltańczycy na wyspę Gozo. Oprócz turystyki ludzie również zajmują się rolnictwem. I co ważne, jest to rolnictwo, które minimalizuje użycie różnych pestycydów i stawia na ekologię przede wszystkim. Jeżeli zjemy jakieś owoce lub warzywa pochodzące z Gozo, to możemy mieć prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że jemy naturalne warzywa i owoce, takie prawdziwe, które powinny być. Ja w tym momencie czekam na autobus. I z poprzedniej plaży przenieśliśmy się do miejscowości Marsator. Jest to typowo turystyczna miejscowość z bazą noclegową oraz restauracjami. Według mnie nie oferuje nic specjalnego, poza ciekawym widokiem na stacjonujące łódki. Możemy posiedzieć przy wodzie, na betonowych murkach bądź kamienistej mini plaży. Wystarczy jednak odejść kilka kroków w kierunku północno-wschodnim, a ukaże nam się takie urokliwe miejsce z niewielką skałą, z której można poskakać do wody. Uważajcie jednak, gdy będziecie zostawiać rzeczy blisko wody. Z minuty na minutę może przyjść większa fala i wasze rzeczy znikną w morzu. Sam byłem świadkiem, jak woda zabrała klapki i ręczniki nierozważnym turystom. Już spisywałem te miejsce na porażkę, a tutaj takie zaskoczenie z tą plażą. Właściwie nie wiem, czy to można nazwać plażą, ale miejsce na skalę, gdzie można poskakać do wody, od razu jest takie ścięcie do głębokości. Naprawdę fajne, ciekawe miejsce, takie nietypowe. Podoba mi się, także cofam swoje słowa. Polecam to miejsce tylko dla tej plaży skalistej. Chyba tak mi się spodobało, że się aż spóźnię na autobus. Właściwie już jestem spóźniony. Spoko w tym miejscu jest również to, że tutaj ciągle wieje wiatr. To jest taki delikatny wiatarek, który ochładza. I to jest zdecydowanie przyjemniejsze niż na górnej wyspie Malty.
No i stało się. Spóźniłem się na autobus, więc zostanę jeszcze przez chwilę w Malsaforn i pójdę w kierunku zachodnim, sprawdzając, co ciekawego jest jeszcze w okolicy tej miejscowości. Oddaliliśmy się za Malsaforn kawałek na zachód kilka kroków. No i tam jest Malsaforn, a w drugą stronę idziemy, bo tam ponoć też jest bardzo ładna plaża, no ale tu też już widzę, że jest ślicznie naprawdę. Warto się może tam oddalić. Znacznie spokojniej. Jaka ładna ścianka. Naprawdę. Piękne jest tego zachód. Warto także pójść w kierunku północno-zachodnim, do Gashly Valley, zwaną również Wait Gashly. Jeśli nie mamy auta, a chcemy dostać się do tego wąwozu, to musimy komunikacją miejską dojechać do miejscowości Zebuch, a stamtąd około 25-minutowym spacerem dostać się w to miejsce. Jeśli macie auto, no to macie mniejszy problem, bo obok wąwozu jest parking, więc zostaje wam tylko zejście po schodkach. A Gashly Valley jest to przepiękny morski wąwóz o długości około 250 metrów. Naprawdę robi wielkie wrażenie. Zresztą zobaczcie sami. Jesteśmy w Sagrze. I gdzieś tutaj obok są wejścia do megalitycznych świątyń. Ale jest nawet z tego co ja wiem, to są otwierane chyba od 9, a ja jestem tutaj jeszcze przed 8. No to jest fascynujące, jak Malta jest uśpiona jeszcze o tak wczesnych godzinach. Ale zobaczymy, jak wygląda to z zewnątrz. No i lecimy dalej. Niestety nie udało mi się odwiedzić kompleksu świątyń Gandhia, a jest to drugi najstarszy na świecie kompleks świątyń, zaraz za Göbekli Tepe. Ksagra to naprawdę urocze miasteczko. Warto się tutaj pokręcić i poobserwować, jak wygląda życie i jak wygląda architektura. Sami zerknijcie. Zatrzymałem się tu również przy placu centralnym, na którym są różnego rodzaju puby i przystanki autobusowe, i spojrzałem na kościół. Mamy tu otóż dwa zegary i według legendy jeden z nich wskazuje prawidłową godzinę, a drugi zaś nieprawidłową. Ma to na celu oszukanie samego diabła, aby nie wiedział, która jest dokładnie godzina i nie zabrał ze sobą odchodzących dusz z tego świata. Udało się dotrzeć na samo zachodnie wybrzeże wyspy Gozo, całej Malty, czyli do legendarnego miejsca, gdzie niegdyś był Azure Window. Niestety teraz tego nie ma. Zaraz zobaczymy, jak wygląda obecnie to miejsce. Ale mimo wszystko, no, jest tutaj pięknie. No i dotarliśmy do miejsca, z którego słynie wyspa Gozo, czyli Dwayra Bay. Miejsce te zasłynęło dzięki nieistniejącemu już Azure Window, które 8 marca 2017 roku, około godziny 9.40, całkowicie zawaliło się podczas sztormu. To właśnie w tym miejscu była Azure Window. Mimo to zachodnie wybrzeże Gozo zachwyca. Wystarczy spędzić tu dłuższą chwilę, aby poczuć klimat tego miejsca. Poza byłym lazurowym oknem znajduje się tu Blue Hole, miejsce, w którym schodzą pod wodę nurkowie, oraz Inland Sea, zatoka połączona z morzem za pomocą wąskiego prześwitu między skalnymi urwiskami. Zatoka ta powstała kilka milionów lat temu w wyniku zawalania się dwóch wapiennych jaskiń. W zatoce za niewielką opłatą możemy popływać łódką po okolicy. Idealne mi.
kilku godzinach spędzonych w okolicy byłego Azure Window przenosimy się do stolicy Gozo, czyli Wiktorii, zwanej również Rabatem. Nie nastawiajmy się jednak na przeludnioną metropolię, ponieważ mieszka tu około 6 tysięcy mieszkańców, a powierzchnia tego miasta to nieco ponad 3,5 km². Z Wiktorii możemy dojechać komunikacją miejską w niemal każde miejsce na Gozo, zrobić większe zakupy w marketach, pospacerować po klimatycznych uliczkach, czy schować się przed słońcem w parku. Wizytówką stolicy Gozo jest Cytadela, na której teren możemy wejść, pozwiedzać jej zakątki oraz zerknąć na wyspę z góry. Na terenie Cytadeli znajdziemy barokową XVI-wieczną katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która góruje nad Gozo. Przed wejściem do katedry możemy spotkać polski akcent, pomnik papieża Polaka Jana Pawła II. Myślę, że tu też warto zajrzeć. Naprawdę ładna panorama się roznosi na tej cytadeli. Jeżeli ktoś chce wchodzić do kościoła, to może kupić bilety. Jeżeli nie, no to po prostu na plac. Tak jak na przykład na dziedziniec krakowski można wejść za darmo. Zapraszam. Że jak przyjechałem, to po prostu nic nie zobaczyłem, nic nie zabawiłem, no to postanowiłem, że z rana trochę się poszlajam po tej miejscowości, przejdę się i zobaczę, jak to tutaj wygląda, chociaż jakoś nie spodziewam się rewelacji. Wszystkie te miejscowości wyglądają bardzo podobnie, aczkolwiek sprawdźmy, co ma do zaoferowania ta miejscówka. Odejdzie się od miejsc takich turystycznych, no to czapka z lokalsami, 50%. Parku Betlejemskim. Co ciekawe, chodzą sobie tutaj zwierzaczki ludem. Jakieś osiołki, jakieś konie, kury, koguty. Naprawdę ciekawe miejsce, takie nietypowe. Więc jak ktoś przypływa na Gozo, może warto z dziećmi tutaj zajrzeć, zobaczyć. Myślę, że może to sprawić sporo radości. Mnie to akurat zaskoczyło i podoba mi się tutaj. Fajnie, naprawdę park w połączeniu z takimi zwierzętami hodowlanymi. Świetna sprawa. Czas powoli zbierać się z Gozo. Jest to około godziny 9, czyli taki czas, gdzie zazwyczaj ludzie przyjeżdżają z głównej wyspy Malty tutaj na Gozo na jeden dzień. Według mnie jeden dzień to jest za mało. To wszystko naprawdę na wariata trzeba wtedy robić, a lepiej sobie zarezerwować jakieś dwa dni. Naprawdę Gozo jest piękne. Można wyeksplorować te wyspy, te piękne klify, wybrzeża, klimatyczne miasteczka. No nie jest aż tak bardzo przepełnione turystami w pewnych miejscach. Naprawdę warto nawet na jeden cały dzień plażowania. I zobaczycie, że będzie wyjęty na plus. Idziemy teraz na prom i wracamy na główną wyspę. Jesteśmy już w porcie, gdzie odpływają promy do głównej wyspy Malty. Bilet kosztuje w dwie strony 4,65 euro. No i kupuje się go na powrocie.
teraz przeszło się przez bramki i czeka się na wezwanie do wejścia na prom. Jako że poranne godziny, to zazwyczaj czas, kiedy ludzie przypływają na Gozo, nie? Odpływają z Gozo na promie i jestem praktycznie sam. Nikogo więcej nie ma, więc powoli ruszamy. Promy tutaj tak naprawdę pływają na pewno częściej niż raz na godzinę, pewnie 2-3 razy na godzinę, oczywiście w jedną stronę. Papa Gozo, papa. Jeszcze do ciebie kiedyś wrócę. A więc wracam już powoli na główną wyspę Malty, kończąc tym samym pobyt na Gozo. Poza miejscami, które pokazałem w tym filmie, jest mnóstwo innych ciekawych miejsc, które na pewno warto zobaczyć. Dlatego gorąco polecam odwiedzenie Gozo i odkrywanie tej wyspy po swojemu. Pobyt na Malcie dobiega już powoli ku końcowi, więc chciałbym się z wami pożegnać i podziękować za obejrzenie tego filmu. Malta to bardzo dobre miejsce, jeżeli chodzi o odpoczynek. Bardzo ciepłe morza, wiele dni słonecznych, piękna architektura, otwarci ludzie. Ceny nie są zbyt wysokie. Naprawdę jest tylko tutaj przyjeżdżać. Moja jeszcze prywatna opinia, jeżeli ktoś chce uniknąć takich mocnych upałów w okolicach 40 stopni, to polecam zrobić to na przykład w okolicy września, października. Ale jeżeli ktoś lubi takie upały, to też tak najbardziej zachęcam. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo miło i będę wiedział, że podobają wam się takie moje materiały. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!